Dolny Śląsk szykuje się na kolejną, piątą falę zakażeń. Omikron najprawdopodobniej dojdzie do Polski za 2-3 tygodnie, tak twierdzą lekarze. Dlatego też lekarze i specjaliści apelują, bo przede wszystkim szczepić się, by nie zapominać o tym, by zaszczepić dzieci, by ze szczepień korzystały również ciężarne, bo to zapewnia im większe bezpieczeństwo. To teraz jest najważniejsze, oprócz tego, by zachować podstawowe środki bezpieczeństwa w trosce o siebie i o swoich bliskich. Możemy mniemać, że fala, tak jak w przypadku czwartej fali, piąta będzie szła od wschodu na zachód, więc to by oznaczało, że jest chwila oddechu i być może ta liczba łóżek będzie schodzić. Dobrą wiadomością jest mimo wszystko to, że w ostatnich dniach też ubywa miejsc pod respiratorami. Mieliśmy w pewnym momencie już niepokojące sygnały, że to było więcej niż 10% łóżek covidowych, to były łóżka respiratorowe. W tej chwili już to zaczyna powolutku spadać. To, co do tej pory uchodziło za rzecz, bym powiedział, w miarę marginalną, czyli choroby covidowe dzieci, zaczyna być problemem. I to nie tylko problemem na poziomie ludzi bardzo młodych, ale także noworodków. My się przygotowujemy jako lekarze, bo chcemy jak najlepiej zajmować się Państwa dziećmi i żeby wszystkie kłopoty zminimalizować, ale mamy też wielką prośbę do rodziców dzieci. Pierwsza prośba to jest taka, żeby rodzice wszystkich dzieci chorych, zwłaszcza przewlekle, z problemami, które należą do grup ryzyka, sami się zaszczepili, bo to jest podstawowa sprawa. Te dzieci często zakażają się właśnie w rodzinach od osób dorosłych. Następna prośba, proszę Państwa, to jest do wszystkich kobiet ciężarnych, które w tej chwili są w ciąży i zwłaszcza im bliżej rozwiązania. Wszystkie kobiety ciężarne w każdym okresie ciąży od początku do końca mogą się zaszczepić przeciwko COVID-19. Te szczepienia są zalecane przez Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników, nie tylko polskie, ale też na całym świecie, są bezpieczne i dają ochronę nie tylko matce przed ciężkim zachorowaniem, ale również wyposażają noworodka na pierwsze tygodnie życia w przeciwciała i to zostało potwierdzone. Od połowy grudnia mamy już możliwość również szczepienia naszych dzieci, w wieku już od 5 do 11 roku życia, a już wcześniej była możliwość szczepienia nastolatków powyżej 12 roku życia. Także bardzo wszystkich proszę rodziców, żeby nie tylko pomyśleli o zaszczepieniu siebie, ale również swoich dzieci, jeżeli tylko dziecko można zaszczepić, jeżeli tylko dziecko ma już 5 lat. Z własnych obserwacji tutaj już też prowadzimy szczepienia dzieci. Naprawdę dzieci znoszą te szczepienia, bym powiedziała, że dużo lepiej niż osoby dorosłe i te objawy niepożądane, nawet te łagodne w postaci jakiegoś osłabienia, zmęczenia, w postaci stanów podgorączkowych, ewentualnych jakichś zaburzeń ze strony przewodu pokarmowego naprawdę zdarzają się bardzo, bardzo rzadko i wcale nie częściej niż po takich klasycznych, obowiązkowych szczepieniach, do których przecież rodzice są przyzwyczajeni i przychodzą ze swoimi dziećmi.